Zamarzło, stwardniało, zmieniło się. Dlaczego? Bo tkwił w nim mały okrąg grzechu.
mamy okruch diabelskiego lustra. I z przyjaźni, z wierną, stał się człowiekiem zimnym, nieczułym, wrogim. I podobnie może się stać z nami. Jeśli grzech będzie siedział w naszych sercach, to wtedy to serce będzie daleko od kogokolwiek, będzie daleko od człowieka, daleko od Boga. No i niestety możemy się stać bardzo małymi ludźmi. O, może wielkimi, w sensie takim jak na przykład Hitler stał się wielkim człowiekiem, ale chyba nikt z nas nie chciał być kimś takim jak Hitler. Wiecie co, ja specjalnie przyniosłem dzisiaj w związku z tym miarę ludzkiego serca. Zobaczcie, jakie wspaniałe mam serce. Wyobraźmy sobie, że to jest moje serce. To dzisiejsza trzecia konferencja. Czy ktoś chciałby poczęstować się czymś z wnętrza mojego serca? Potrzebuję tutaj kilkoro ochotników. Może być chłopiec z drugiej ławki, dziewczynka z tej ławki, zapraszam. Może ktoś tutaj z tyłu, zapraszam. O, tak tu mało widać, to chodź do środka, tam do przodu, tak. Może ktoś z siódmej klasy, jesteś z siódmej klasy? Nie, tam się spowiadasz, czekaj, zapraszam, chodź. Już mam cztery osoby, chodź. Nie, chodź. Blisko pięć, sześć i siedem, tak. Docenimy aktywność, siedmiorka. Zapraszam, stańcie tutaj na stopniu, żeby was wszyscy widzieli. I teraz powiedzcie głośno, jakie są wasze imiona. Mateusz. Sonia. Bardzo wam dziękuję. Nie zapamiętam wszystkich waszych imion niestety, ale teraz chciałbym, żebyście się poczęstowali zawartością mojego serca. Zauważyliście zawód na twarzach naszych wybrańców? Bo zamiast słodyczy, której się spodziewali, niestety zastali w moim sercu mnóstwo śmieci. Niektóre z tych śmieci mają swoje nazwy. Posłuchajcie, jakie śmieci wybrali wasi koledzy? Gniew. Zazdrość. Łakomstwo. Nieczystość. Lenistwo. Chciwość. Znacie te siedem słów? Kto pamięta, co to są? Co? Jak się nazywają? Jak się nazywają? Siedem grzechów głównych. Dzisiaj nawet toczyliśmy dyskusję, czy siedem jest grzechów głównych, czy może osiem. Ktoś zna jakiś ósmy grzech główny? Ja myślę, że często spotykany, chociaż nie jest na tej liście, to jest głupota. Ósmy grzech, który często nas dotyka. Kochani, no bardzo was przepraszam, ale widzicie, to jest właśnie niestety sytuacja częsta. Że człowiek ma serce, ktoś do niego przychodzi, chce się z nim zaprzyjaźnić, chce być jego przyjacielem, chce być z nim blisko, a nagle doświadcza od niego nie słodyczy, której się spodziewał, ale grzechu. Dlaczego? Dlatego, że serce człowieka było wypełnione tym grzechem. I jeżeli serce człowieka było wypełnione tym grzechem, to drugi człowiek niestety tym grzechem się zrani. Mąż przychodzi zdenerwowany z pracy i złości się na dzieci, na żonę i zaraz jest kłótnia gotowa. Tata przychodzi zdenerwowany jako kierowca, ktoś mu tam drogę zaniechał, mało wypadku nie spowodował i zaraz pyta syna, odrobiłeś lekcję? No i syn już wie, że będzie ciepło dzisiaj, prawda? Bo jest coś nie tak. Mama, dziecko przychodzi, siostra, brat, brata starszego, ktoś czymś tam w szkole zdenerwował, ktoś mu chciał wlać, więc on przychodzi się na młodszym rodzeństwie, też wyżywa. Grzech rodzi grzech. Zarażamy się tym grzechem i karmimy się tak, jak właśnie wy z mojego serca poczęstowaliście się tym grzechem. Bardzo wam dziękuję. Przepraszam, że nie znaleźliście. Momencik, nie odchodźcie jeszcze. Słuchajcie, teraz zobaczcie, co się dzieje. W sakramencie spowiedzi, to dzisiejszy dzień, w sakramencie spowiedzi te wszystkie grzechy zostają wyrzucone. Tam przy konfesjonale każdy z uczniów może wyrzucić te siedem grzechów głównych i wszystkie inne też. Co jest w sercu? Pusto. Czy oni mogą się teraz czymś poczęstować? Czym się mogą poczęstować z tego serca? Niczym. Niczym się nie mogą poczęstować. Czyli potrzeba, aby oni mogli się poczęstować, czego potrzeba tutaj? Trzeba je wypełnić. No właśnie, trzeba je wypełnić miłością. Słuchajcie, to się wydaje takie łatwe. O, trzeba je wypełnić miłością. Takie proste. Ale pamiętajmy, i na pewno wy już to znacie, bo niektórzy z was, wielu z was, większość z was spowiada się wiele razy,
Wiecie, jak trudno jest rzeczywiście napełnić to serce miłością. Chcielibyśmy je napełnić dobrymi rzeczami, ale bardzo łatwo z powrotem wpadają tam do serca śmieci. Jeśli mogę was poprosić, pomożecie mi zebrać te śmieci z powrotem. Wy wasze karteczki, a ja te najgorsze rzeczy. Wszystko. O. I rzucamy z powrotem. Nie. Czasem jest tak, że uczniowie mogą pomóc mi też zobaczyć te moje śmieci i wyrzucić. Teraz już możecie wrócić. Dziękuję. Jeszcze jeden. Dziękuję bardzo. No dobrze. I teraz próbujemy to serce wypełnić dobrymi uczynkami. Próbujemy wypełnić się miłością. Oczywiście trzeba do tego wysiłku, codziennego wysiłku. Wiecie, teraz chcę serce moje zamienić na inny przykład, który też chce wypełniać się czymś dobrym. Tylko potrzebuję, żebyście spróbowali, a może dziewczyny tutaj przydążyły, zgadnąć, co jest w środku. Chcecie zgadnąć, co jest w środku? Uwaga, trzeba być inteligentny. Nie zadawać pytania, czy to jest drewno, czy to jest młotek, czy to jest coś. Tylko zacznijcie pytać tak bardziej ogólnie, aż do szczegółowego jakiegoś konkretu dojdziecie. No właśnie, to będziemy wymieniać 20 milionów przedmiotów, jakie znamy w życiu. A może coś bardziej ogólnie? To jest grzech? Nie. Dobry uczynek? Nie, trudno jest tam wsadzić dobry uczynek. No właśnie, 20 milionów rzeczy. Nie, to tak nie dojdziemy. Musicie być bardziej inteligentni. Zacznijcie pytać, czy to jest żywe, czy to jest świeże, czy to jest martwe, czy to jest z drewna, czy to jest z metalu, czy to jest z czegoś. No w ten sposób może do czegoś dojdziemy. Słucham. Uwaga. Słuchamy pytań koleżanki. To jest z materiału? Tak. Nie jest z drewna, nie jest z metalu, jest z materiału. To jest miękkie? Tak, po części jest miękkie, po części jest twarde. Nie, to nie ma słowa. Nie, tego nie używa się codziennie. Choć ja mam to u siebie w pokoju i codziennie na niego patrzę, żeby mi coś przypominał. To nie jest ubranie. To nie jest pluszak. No dobra, dosyć, bo zmarzniecie. Uwaga. Ja używam słonecznika na co dzień, zaraz wam powiem dlaczego. Otóż, może niektórzy z was wiedzą, znają zasadę słonecznika. W tym miejscu, gdzie jest ta czarna przestrzeń, słonecznik ma pestki. I są dwa rodzaje słoneczników. Jedne mają pestki szare, drugie mają pestki czarne. Kiedy już żółciutkie kwiatuszki malutkie na każdej pestce odpadną, wtedy pestki zaczynają bardzo intensywny proces dojrzewania. I dlatego są szare i czarne, ponieważ te dwa kolory bardzo dobrze chłoną energię słoneczną. I wiecie, co robi słonecznik? Słonecznik każdego dnia, raniutko, jak się słońce podnosi, to on także podnosi się i śledzi słońce przez cały dzień, aż do zachodu. Kiedy słońce zachodzi, słonecznik opuszcza głowę, ale w nocy nie próżnuje, tylko wolniutko przesuwa się z powrotem, aby rano, kiedy słońce wstanie, od razu podnieść głowę, bo gdyby on był tu, a słońce tam, to on by musiał jeszcze przez ileś tam czasu. Wiecie, to nie jest mechanizm silnikowy, to nie jest żadna suwnica, to nie jest elektryczne. To jest urządzenie biologiczne, które nie ma inteligencji wybitnej. On ma nawet nie ma instynktu. On ma tak wbudowany w siebie odruch, że każdego dnia podnosi głowę tam, gdzie jest słońce, rozchyla płatki i śledzi słońce, aby chłonąć jego energię, żeby te pestki dojrzewały w słońcu. Jak czasami się zdarzy taka sytuacja, że jest mało pogodne lato i ktoś z was weźmie słonecznik do ręki i mówi: a, puste pestki, do wyrzucenia. Nie chce mi się jeść takiego słonecznika. Czy ktoś z was chciałby częstować się z pustego serca? Czy ktoś z was chciałby częstować się z pustego słonecznika, z pestek pustych? Czy ktoś z was chciałby spotykać się z człowiekiem, który jest pusty,
człowiekiem, który ma w sobie nic, żadnej inteligencji, żadnej wiedzy, żadnej mądrości. Zdarzają się czasem tacy ludzie, na szczęście rzadko, że owszem mają jakieś tam osiągnięcia, na przykład w dziedzinie sportu, podchodzi do nich jakiś pan dziennikarz i mówi: jak się panu udało zdobyć taki wspaniały wynik? No jakoś nie wiem. Koniec. Na ogół na szczęście sportowcy też są inteligentni i potrafią wspaniale odpowiadać na takie pytania. Ale pusty byłby człowiek, który by się zajmował tylko jedną dziedziną swojego życia, a innych nie rozwijał. Dlatego chcę, żebyście pomyśleli, ty masz być takim słonecznikiem, żeby napełnić serce dobrymi uczynkami, żeby napełnić słonecznik pełnymi, smacznymi nasionami, pestkami. Nie możesz po prostu tak sobie wisieć, ale każdego dnia podnosić się i wędrować za tym, który jest twoim słońcem. Tym, który jest twoim światłem. Tym, który jest dawcą dobra. Za Jezusem Chrystusem. Przyszedł do Jezusa pewien człowiek i mówi: nauczycielu, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Pyta, a Jezus mu tłumaczy. Przyszedł do Pana Jezusa Piotr. 3 lata z nim chodził co dzień, a po 3 latach Pan Jezus mówi: zrobię z ciebie papieża, pierwszego papieża. Karol Wojtyła, o którym wam wspominałem, chłopak, był takim ministrantem, jak ci tutaj koledzy właśnie siedzący z jednej i z drugiej strony. I patrzył na niego jego tata. Tata Karola Wojtyły. I patrzy, mówi: oj Karol, ty jakoś tak słabo coś służysz do tej przyświętej. Jakoś tak się rozpraszasz, przeszkadzasz coś może. Nie wiem, wiesz co, mam dla ciebie propozycję. Wziął go wieczorem na modlitwę. Otworzył przed nim książeczkę do nabożeństwa, a tam w książeczce do nabożeństwa znalazł, pokazał mu: patrz, tutaj jest modlitwa o 7 darów Ducha Świętego. I papież Jan Paweł II to wspomina, mówi: miałem taką rozmowę z tobą. Tata mi pokazał. Modlitwa o 7 darów Ducha Świętego. I powiedział do niego: chcesz być kimś ważnym, chcesz być kimś wielkim, chcesz być kimś dobrym, chcesz być dobrym ministrantem. Módl się codziennie do Ducha Świętego o 7 jego darów. O dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Bożej, pobożności, umiejętności. Módl się o te 7 darów. A wtedy Duch Święty napełni twoje serce dobrem, bo ty sam nie dasz rady. Tak jakby ten słonecznik sam też by nie dał rady napełnić się dobrymi pestkami, pełnymi dobrego ziarna, dojrzałymi pestkami. Dziewczyny, o czym teraz? O słoneczniku. To dobrze. Chciałbym, aby każdy z was był takim słonecznikiem, ale naszym słońcem, moim słońcem dla każdego katolika jest właśnie Jezus Chrystus. Dlatego powiedziałem, że ja używam tego słonecznika. On wisi u mnie codziennie nad biurkiem i jak ja rano wstaję, to patrzę. Aha, słonecznik, no właśnie. Ja się mam zwrócić do Pana Jezusa. Mam patrzeć na Niego, mam chłonąć Jego słońce, mam chłonąć Jego światło, mam chłonąć energię od Niego. On jest moim nauczycielem. Dziewczyny, a waszym nauczycielem kto jest? Mówiłem, że ósmym grzechem jest głupota. Co robicie teraz? No właśnie. I dlatego chcę, abyście z tych rekolekcji z 3 dnia wynieśli to jedno wskazanie. Bo nie wystarczy wyrzucić z siebie grzechów. Wszystkie grzechy. Nie wystarczy je usunąć. Bo za chwilę szatan wrzuci was do serca z powrotem nowe grzechy. Albo te same, tylko że jeszcze więcej. Jeżeli będzie serce puste. Ale jeżeli serce będzie wypełnione dobre, to już nie będzie miejsca na grzechy. Nie będzie miejsca na grzechy. Naprawdę. Człowiek, który czyni dobro, ma 24 godziny na dzień na to, żeby czynić to dobro. Jeżeli wykorzysta te 24 godziny na czynienie dobra, to już nie będzie ani minuty na to, żeby robić coś złego. I na tym właśnie polega tajemnica. Ale to jest działanie codzienne. Ten słonecznik nie odpoczywa. Kiedy wstaje rano, przesuwa się za słońcem, opada wieczorem i w nocy wraca na początek, tam gdzie wschód. On nie ma lekcji z geografii. Nie wie, gdzie jest wschód, a gdzie zachód. On nie ma lekcji z biologii, nie ma lekcji z WF-u, żeby ćwiczyć te mięśnie, które go podnoszą do góry i opuszczają wieczorem. Nie ma ćwiczeń na płatki. Ale on ma w sobie to wbudowane, zakodowane. Słonecznik nie musi myśleć. On działa po to, żeby być dojrzałym. Pszczoła rano wstaje, nie musi myśleć, czy mam się lecieć do ula, z ula, przepraszam, po kwiatki, czy nie. Wiecie, ile żyje pszczoła? No kto wie, ile żyje pszczoła? Ile dni, miesięcy?
tysięcy lat żyje pojedyncza pszczoła? Jedna. 40. Około 45, zgadza się. I ta pszczoła ma tylko 45 dni na to, żeby zrobić wszystko, co do niej należy. A ty masz całą swoją młodę. Całe swoje dzieciństwo. Ale dzień w dzień. A nie, o, może kiedyś będę mądry, może kiedyś się nauczę. Dzisiaj. Dzisiaj jest twój dzień. Albo go wykorzystasz jak słoneczny, albo go zmarnujesz. A potem twoje pestki będą puste. Dlatego Chrystus Pan przychodzi dzisiaj do waszych serc. Przyjmiecie go w Komunii Świętej nie po to tylko, żeby zjeść hostię, ale po to, żeby napełnić się całym Panem Jezusem, Jego nauczaniem. Po to, aby z tego nauczania Pana Jezusa wyciągać wnioski dla swojego życia, dziecięcego, młodzieńczego, potem dorosłego. Abyście kiedyś, jak będziecie gdzieś przejeżdżać po polach i widzieć na wsi słoneczniki, albo jeśli będziecie kupować słonecznik na straganie i chcieć zjeść pestki z niego, pomyślicie, co ja zrobiłem z moją młodością? Dojrzałem? Czy jestem pusty? Dojrzałem? Czy jestem pusty? Wykorzystałem moją młodość? Czy jestem pusty? Czy moje serce jest teraz pełne dobra i ktoś może się tym sercem rzeczywiście poczęstować dobrem z niego, czy nie? Czy to będzie twój mąż, czy twoja żona, czy to będą twoje dzieci, czy to będą twoi rodzice? Oby mogli napełniać się dobrem z twojego serca, karmić się dobrem z twojego serca, oby nie zdarzyło się tak, że kiedy przyjdą poczęstować się twoją czekoladką, znajdą śmieci i grzechy. Tego wam życzę. O to się będę modlił, o to będziemy się modlić razem z księdzem Tomaszem, z księdzem proboszczem. O to modlą się za was także osoby, które prosiłem o modlitwę. Prosiłem, będę prowadził rekolekcje, będą wspaniali uczniowie. Módlcie się za nich, żeby byli kiedyś wspaniałymi, dojrzałymi ludźmi, a dzisiaj wspaniałymi uczniami. Oby po tych rekolekcjach już każdy z was podjął ten wysiłek pracy jak słonecznik. Dzień w dzień wpatrywać się w Pana Jezusa, dzień w dzień zwracać się do Niego i od Niego słuchać, co mam zrobić. A Pan Jezus mówi bardzo proste rzeczy. Miłuj bliźniego swego jak? Siebie samego. A Boga miłuj jak? Z całego. Z całej duszy swojej. Nie wiem, sobie, ale macie siły normalnie jak moi emeryci, piątkowie. Troszkę lepiej, no to jak? Będziesz miłował Pana Boga swego jak? Całego serca swego, nie jak siebie samego. Widzicie, jak on się mu przekręcało już? Możliwe, że to te okruchy diabelskiego lustra gdzieś tam coś jeszcze mieszają. Jeszcze raz. Będziesz miłował Pana Boga swego jak? Z całego serca swego. Z całej? Ze wszystkich? Całym swoim? Umysłem. No właśnie. A bliźniego swego jak? No, wreszcie doszliśmy do tego, jak to powinno wyglądać. Kochani, patrzcie na słoneczniki, patrzcie na pszczoły. One uczą nas gorliwości, one uczą nas zwracać swoje serce ku Chrystusowi i wypełniać je dzięki Jego łasce dobrym. Amen. Składając łama i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie się kielich napełniony winem, modlił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu,
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pan z wami. I was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oczywiście dziękujemy ekipie, Święty Brzękowi, i komuki. Pani Sabinie, co teraz robimy? Modlitwę za nich też, a jeśli sami się modlili, jak oni tu byli. Słyszeliście?